Dzień dobry. W dzisiejszym materiale przyrząd serii GLP-1G firmy Schleich. Przyrząd do wykonywania prób wysokimi napięciami przemiennymi, bo aż 12 000 V, a wszystko to dostępne przy prądzie próby aż do 100 mA. Dzięki seryjnym sondom pistoletowym z odpowiednimi wtyczkami jesteśmy w stanie wykonać tą próbę oburącz. A operator do dyspozycji posiada jeszcze przycisk nożny startu. Dodatkowo system wyposażony jest w lampki oraz przycisk awaryjny stop. Zapraszam na odcinek. Oto pierwsze uruchomienie przyrządu GLP-1G firmy Schleich. Pierwszy na wyświetlaczu ukazują się informacje dotyczące dostępnych metod testowych, numeru seryjnego, daty, czasu. Potwierdzamy te informacje, przejdziemy do następnych informacji dotyczących ostrzeżeń. I już teraz jesteśmy gotowi wystartować z pierwszym testem, gdybyśmy chcieli to zrobić, ale okazuje się, że musimy najpierw pozwolić na to, przekręcając kluczykiem stacyjce. I teraz już jesteśmy w stanie wykonać pierwszy test. Tutaj założenie było takie, aby test był wykonany napięciem 1000 V. A teraz zaprezentuję to, jak możemy w łatwy sposób zmienić plan testowy, wchodząc w jego parametry i ustawienia. Na przykład chcemy ustawić teraz 12 000 V napięcie probiercze. Edytujemy. Mamy 12 000 V. Ale nie możemy ustawić 12 000 V, ponieważ mamy wprowadzone obostrzenie. To obostrzenie to w tym momencie ustawiona funkcja obostrzające napięcie probiercze do 3000 V zostało ustawione przez producenta. Możemy to zmienić, schodząc najniżej do linii, która mówi o tym. I w tym momencie na pewno już będziemy mogli zedytować nasze napięcie probiercze na poziom 12 000 V. Metoda pomiarowa to total current, minimum current, maximum current. Możemy ustawić tutaj progi, w których powinien pojawić się prąd probierczy z zakresu od 0 do 100 mA. W tym momencie maksymalny prąd próby to 10 mA. Czas testu 3 sekundy. Po uruchomieniu przyrządu tester wyświetla nam kilka podstawowych plansz, dzięki którym możemy dokonać naszych testów. Pierwsza plansza dotyczy testu automatycznego. W teście automatycznym musimy ustawić dziedzinę czasu, jak długo test ma być wykonywany. Musimy ustawić oczywiście minimalny bądź maksymalny prąd, który popłynie ze źródła podczas podawania napięcia probierczego. No i to napięcie probiercze również musi zostać ustawione. Skala w tym momencie na napięciu pokazuje nam wykorzystanie praktycznie całego zakresu, aczkolwiek ja tutaj ustawiłem w tym momencie 6 kV. Za chwilę będzie to pokazane podczas testu.
uwaga. Napięcie urasta, nam niebieska linia pokazuje do zadanego poziomu. Prądy w ogóle nie drgnęły, nie ruszyły. Czas od 6 sekund był odliczany w dół. Dlaczego od 6? A jest to związane z 3 sekundami czasu narostu i 3 sekundami czasu trwania próby. Kolejną planszą jest plansza Burning. Przy planszy Burning ustawiamy tylko i wyłącznie napięcie, natomiast prąd będzie pobierany ze źródła tak mocny i tak silny, jak na to pozwoli obiekt, natomiast nie większy jak 200 mA. Natomiast czas również jest wyświetlany, ale tylko informacyjnie dla użytkownika. Nie ma tu żadnych obostrzeń z tytułu czasu trwania testu. Kolejna plansza to test HVAC manual. W teście manualnym, podobnie jak we wcześniejszym, podawany jest czas tylko do oceny przez operatora. Natomiast wstawiamy tu informację dotyczącą wartości prądu maksymalnego, jaki może popłynąć ze źródła przy ustawionym napięciu probierczym. Proszę, jak ta próba się prezentuje, startuje. W tym momencie dzięki dociśniętemu przyciskowi nożnemu mogę ustawić parametr napięcia na taki, jaki jest oczekiwany. Musimy tu wiedzieć, że w tym momencie mamy do dyspozycji 10 mA, to jest nasz limit. To pokazuje nam drugi wiersz. A czas tak długo będzie trwał, jak długo będę trzymał nogę na przycisku nożnym. Zwolniony przycisk nożny, koniec próby. Ostatnią próbą jest dokładnie takie same ustawienia, natomiast odnosi się to do pulsującego napięcia. To znaczy podczas tej próby mogą być badane i testowane linie długie bądź wiązki. A tutaj szczególnie testowana może być izolacja bądź słaba izolacja tego rodzaju obiektów.